Przeciążenie EUDK przekroczy dopuszczalne normy, zaczyna on wytwarzać szkodliwe substancje, przez co ciało wchodzi w stan autoagresji. Nazywamy to autotoksemią. Jeśli twój EUDK nie działa jak powinien, wpadnij do kwatery. Może inkubator załatwi sprawę. W życiu odrodzę się jako lama. Głowy spokój. Ugh.
Dobry moment na przerwę. Okay. Oh, Lord.
moja wina. Jeżeli chcesz się przejechać, musisz go zasilić z pomocą generatora. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliżej. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Odkażanie kombinezonu. Zalecany wypoczynek.
Goście ze stacji mówili mi o tobie. Sam Bridges, z drugiej ekspedycji, nie? Gość, który samotnie rozbudowuje sieć chiralną, kiedy akurat nie doręcza paczek. Co tam przyniosłeś? Zobaczmy. Dzięki. Nie mam pojęcia, jak udało ci się z tym przejść przez teren wynurzonych. Zaraz. Sam. Sam Porter? Ten legendarny dostawca? A niech mnie. Dobra, już czas. Podłączysz nas do sieci chiralnej? Jak zwykle, dzięki za powiększenie. Wygląda na to, że jesteśmy w sieci. Dzięki materiałom do drukarki, które nam dałeś, stworzymy dla ciebie na miejscu potrzebne zapasy. Przynajmniej tak możemy ci się odwdzięczyć. Idź na zachód i dalej działaj w słusznej sprawie. Świetnie. Rozdzielnia jest już w sieci. Sam, zrób coś dla mnie. Zabierz swojego Eudeka do kwatery i podłącz go do inkubatora. Dobra robota.
Deadman, jesteś? Wyłaź. Okej, Sam. Odłącz kapsułę do inkubatora. Gotowe. Dobrze. To tylko chwilowe przeciążenie. Eudek musi spędzić trochę czasu w łonie matki. Matki? Leżącej na Ojomie w stanie śmierci mózgu. W stołecznym. Masz na myśli poronną? Dokładnie. Jej łono ma moc wzmacniania więzi między światem umarłych i Eudekiem. Żebyś potem ty mógł podłączyć go do siebie i dzięki niemu zacząć wyczuwać wynurzonych. Kapsułę zaprojektowano tak, by warunki w niej były zbliżone do łona poronnej. Żeby poprawnie funkcjonować, Eudek musi myśleć, że nadal w nim jest. Niestety, nie jesteśmy w stanie nabierać go w nieskończoność. Musimy więc co pewien czas aktualizować dane środowiskowe, synchronizując go z łonem poronnej przez sieć chiralną. Patrz! Aktualizacja już trwa. Kapsuła właśnie teraz synchronizuje się z poronną w węźle stołecznym i zmienia konfigurację w oparciu o świeże dane.
Wystarczy nawet krótki pobyt w łonie matki, żeby obniżyć poziom stresu Eudeka. W końcu to jego naturalne środowisko. Chyba się cieszy. Spróbuję zmienić dawkę oksytocyny. Autotoksemia nie będzie wtedy tak szybko postępować. Ale pamiętaj, że Eudek to część wyposażenia. Nie przywiązuj się zbytnio. Został przedwcześnie wyciągnięty z łona poronnej, przez co czasem bywa nieprzewidywalny i może zawodzić. Jak dotąd, żaden nie wytrzymał dłużej niż rok. Możesz go stracić, jeszcze zanim wypełnisz swoją misję. Czyli nie ma szans na zachowanie go przy życiu. Spróbuj zrozumieć. Wciąż bardzo mało wiemy o Eudekach. Jeśli rozbudujemy sieć i odzyskamy więcej danych, może znajdziemy odpowiedzi. Właśnie. Chciałeś, żebym się dowiedział, czemu wynurzeni reagują na twoją krew. Rozmawiałem z Hartmanem. Niedługo powinny przyjść wyniki. A teraz odpoczywaj. Nie tylko Eudek się dziś przemęczył. Dobranoc, Sam. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Widzisz mnie? Radzisz tam sobie? Nikt mnie nie pilnuje, ani nie więzi, ale nie mogę uciec. Ale jeśli będziesz łączył węzły, dotrzesz do mnie i wrócimy na wschód, do domu. Dziękuję. Naprawdę. Jest źle. Miasta pustoszeją. Ludzi jest coraz mniej. Nikt nawet nie myśli o dzieciach. Ale w ludzkiej naturze nie leży samotność. Mamy potrzebę bliskości, niesienia pomocy. Jeśli nie umiemy już sobie pomagać, ani nawiązywać więzi, cóż, czeka nas, tak jak mówiła Bridget, zagłada. Przestań. Prawdziwą zagładę ściągną na nas wynurzeni. Odbudowa Ameryki nie sprawi, że znikną. Ale przywróci nam wiarę. Będę czekać sam. Czekam na ciebie. Przyjdź do mnie. Halo, Sam? Mówi Hartman. Skoro już nie śpisz, wypadałoby się odświeżyć. Na przykład, co powiesz na prysznic? To dobre dla ciała i duszy, a także dla moich badań.
wszystkich ludzi z Dunes? Badam Bridgesów. Siebie i mamę. Jak dotąd wyniki... nic nie wniosły. Ale ty przedstawiasz się obiecująco, bo do tego jesteś repatriantem. Przyznaję, że budzi się we mnie optymizm. Przetwarzam płyny. Wydzieliny. Hirarion. Wydaję. Proszę, zabierz tę próbkę. Jeśli nadarzy się okazja, potraktuj nią wynurzonego. Ciekawe, jak zareaguje. Kto wie, może dzięki niej unikniesz kłopotów? Były nawet kiedyś badania na temat płynów ustrojowych ludzi z Dooms i ich wpływu na wynurzonych. Musimy odzyskać jak najwięcej materiałów, żeby dotrzeć do wiedzy z przeszłości. Wiedzy na temat wdarcia i wyjątkowych właściwości ludzi takich jak ty, a także na temat Dooms. Może nasz los nie jest przesądzony. Sam. Niewiele mnie obchodzi jednoczenie Ameryki. Chcę odzyskać przeszłość. O, już czas. A jak ją odzyskacie i nic się nie stanie, co wtedy? Pytam, co wtedy? Sam. Wybacz, że przeszkadzam ci w odpoczynku, ale powinieneś to usłyszeć. Może pomoże ci się odprężyć. Jest kilka wiadomości skierowanych do ciebie. Nie zaglądałem do nich, ale większość chyba jest od klientów. Sprawdź, czy jest w nich coś ciekawego. Możesz sprawdzić pocztę, używając kajdanek albo terminala w swojej kwaterze. Chciałbym powiedzieć ci coś jeszcze. Dzięki sieci chiralnej możemy teraz odzyskać naszą przeszłość. Dane, które zostały utracone z każdego zakątka Ameryki, da się poskładać z fragmentarycznych zapisów. Nasze archiwum oczywiście ciągle się rozrasta. Ale w miarę powiększania zasięgu sieci i podłączania kolejnych stacji i miast, będziemy mogli zdobywać coraz więcej danych. Na przykład raporty i dzienniki poprzedniej ekspedycji. Wszystko, co wysłali, przepadło w momencie zniszczenia węzła centralnego. Na szczęście trochę już udało się odzyskać. Jeśli chcesz się z tym zapoznać, wybierz opcję archiwum w kajdankach lub terminalu w kwaterze. Całkiem ciekawa lektura. Mieliście zrobić wszystko, co możliwe, żeby go ocalić.
robimy. Ale nie możemy go jeszcze wypuścić. Naprawdę kierujemy się rozsądkiem. Mówi kobieta w masce, która od początku mnie okłamuje. Sam, z ciekawości, jak on się teraz miewa? Zanim odpowiem... Coś się dzieje? Gdy go podłączę, mam jakieś zwidy. Co takiego widzisz? Jakby twarz, ktoś obcy, woła do mnie. Widzę też pokój. Rozmawiają w nim jacyś ludzie, ale nie wiem, co mówią. To efekt przenikania. Nie ostrzegałem cię przed nim? Bierzesz wspomnienia Eudeka za własne. To nic nieznaczące przebłyski. Wyjaśnię ci to. Eudeki pobiera się od poronnych w 28 tygodniu ciąży i umieszcza w kapsułach. To długo przed spodziewanym terminem rozwiązania. Proces zatrzymuje rozwój płodu. Ale nawet na tak wczesnym etapie jego zmysły są na tyle rozwinięte, że docierają do niego bodźce z zewnątrz. Eudek przekształca je we wspomnienia, które następnie mogą mieszać się z twoimi za sprawą waszego połączenia. Więc czyją twarz widziałem? Najpewniej któregoś z lekarzy, albo inżyniera Eudeków. Czy to ważne? Ten egzemplarz jest w użyciu już jakiś czas. Korzystało z niego wiele osób. Skąd mam wiedzieć, kto wbił mu się w pamięć? Podobno się na tym znasz. Nikt się na tym nie zna. To tajny projekt sprzed kilku dekad. Eudeki to kwintesencja czarnych skrzynek. Korzystamy z nich, ale ich nie rozumiemy. Uwierz mi, od lat zgłębiam ten temat, ale większość dawnych badań przepadła. Jeśli coś odkryję, dam ci znać, dobrze? Słowo Deadmana. Sam, użyj terminala dostaw i przejrzyj listę zleceń. Kiedy odpoczywałeś, zrobiłem kilka testów sieci. Hologramy i monitoring Hiralium działają bez zarzutu. Niestety, nasza drukarka jest niesprawna. Wiem, zadałeś sobie tyle trudu, żeby przynieść nam te materiały. Daliśmy ciała, zamówiliśmy do niej część, ale wciąż nie dotarła. Bez tej części drukarka nie połączy się z siecią. Widocznie trafiła w łapy mułów, zdybali kuriera czy coś. Pewnie zanieśli ją do swojego składowiska, które znajduje się dokładnie pośrodku ich terytorium. Nie chciałoby ci się zrobić rundki po naszą zgubę? Pytam, bo chyba tylko tobie mogłoby się udać. Mama dodała ci schemat strażnicy do Assemblera. Jeśli nie masz go przy sobie, możesz go stworzyć. Rozpoznanie terenu zawsze w cenie. Przyjemnej podróży. Użycie broni dozwolone. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator WIP. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do skania. Użycie.
użycie broni dozwolone. Z bliżej nieznanego powodu muły niemal zawsze zabierają skradzione przesyłki do domu. Znajdź ją i odzyskaj ładunek. Łatwista. Ale uważaj, są uzbrojeni. Na wszelki wypadek bądź gotowy do walki. Pamiętaj sam, zanim wejdziesz na składowisko mułów, potwierdź lokalizację skrzynki pocztowej z naszym ładunkiem z pomocą strażnicy. Składowiska mułów rzadko bywają opuszczone. Poruszaj się jak najwolniej, żeby zminimalizować hałas. Thank you.
Sam, bierz ładunek i zwijaj się stamtąd. Do zobaczenia. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Sam, jak tam twoje buty? Sądząc po warunkach, na jakie je wystawiasz, pewnie się rozpadają. Nic tak nie psuje nastroju w trasie, jak dziura w bucie. Jak nie będziesz dbał o takie sprawy, prędzej czy później coś sobie uszkodzisz. Właśnie dostałeś ode mnie nowe buty. Standardowy model Bridges. Powinny pasować. Zawsze noś przy sobie dodatkową parę. A jeżeli zapomnisz albo ją zgubisz, stwórz sobie nową za pomocą terminala w jednej z naszych placówek.
zobaczenia. Gratulacje, Sam. Jak rozumiem, masz do dyspozycji drukarkę Hiradu. Niezwykle przydatne urządzenie, działające wyłącznie dzięki temu, że nasza sieć wykorzystuje moc plaży. I umożliwia nam natychmiastowy przesył ogromnych ilości danych. W zwykłych okolicznościach podobne transfery zajmowałyby godziny albo nawet dni. Stąd też teorie, że sieć chiralna może stanowić pewnego rodzaju wehikuł czasu, który przesyła informacje w przeszłość. Nasze życie jest dziś nierozerwalnie związane z siecią i plażą. A przecież nadal nie znamy w pełni ich natury. Przypomina to trochę relację człowieka pierwotnego z ogniem. Czy to korzystna relacja? Pewnie. A niebezpieczna? Jeszcze jak. Doszliśmy jednak do wniosku, że korzyści przewyższają ryzyko. Z plażą związani są też wynurzeni, przez co staje się jeszcze bardziej jasne, że powinniśmy dalej zgłębiać jej temat. Rzecz jasna, to samo można powiedzieć o tobie. Jeśli cokolwiek odkryję, natychmiast cię o tym poinformuję. Masz moje słowo. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Trzymasz w ręce zbiornik na kryształy. Jak wskazuje nazwa, to najlepsze miejsce do ich przechowywania. Pozwól, że opiszę ci, czego masz szukać. Dla gołego oka kryształy chiralne są złote. Łączą się w formacje przypominające ludzkie ręce. Skupiska skały i gruzu unoszą się metr albo dwa nad ziemią. Najłatwiej je znaleźć na obszarach, gdzie występują duże opady. Nadążasz za mną? Deszcze, lewitujące skały, złote ręce. To twoja trójca. Te trzy rzeczy razem zawsze oznaczają obecność kryształów. Jeśli jesteś spostrzegawczy, to może już nawet teraz wiesz, gdzie ich szukać. Zlecenie przydzielone. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Użycie broni dozwolone. Kryształy chiralne są małe i trudne do zauważenia gołym okiem. Najlepiej użyj odradka, który wskaże ci właściwy kierunek. Aby sprawdzić większy obszar, pomyśl o zbudowaniu strażnicy. Jest wyposażona. Thank you.
Thank you.
No i proszę. O, było blisko. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sam. Zgodnie z ustawą kształtu dalej próbujmy się rozległy zlecenniki. Procedura jest dość prosta. Jeśli chcesz oddać kryształy, które zebrałeś, wybierz opcję przetwórz w terminalu dostaw. Masz dla nas kryształy chiralne? Te kryształy powstają tylko tam, gdzie poziom chiralium jest podwyższony. Zastanawiam się, czy może to mieć związek z rozbudową sieci. A niech mnie, chłopie. Trochę tego przyniosłeś. Powinno starczyć i dla technicznych, i dla działu badań. Możesz zostawić zbędne kryształy chiralne w każdej placówce. Trafią do miejscowego magazynu. W tych magazynach są przechowywane materiały, z których możesz tworzyć sprzęt. Do łatania pojemników na ładunek. Dobrze sobie radzi z uszkodzeniami od temporalu. Przydatny gadżet, zwłaszcza jeśli często obrywasz.
Dodaliśmy go do twojej listy zapasów. Będzie dostępny, kiedy tylko zechcesz. Między wysokim poziomem chiralium i częstym występowaniem kryształów. Może to być efekt ciągłej rozbudowy sieci. Ale nie przejmuj się, lokalne stężenie chiralium nadal nie wykracza poza normę. Jeśli znajdziesz więcej, koniecznie je zbierz. Zobaczysz, że ci się opłaci. Jeśli zdobędziesz więcej kryształów, możesz je przekazać w dowolnej placówce. Możesz też przekazywać inne surowce i rzeczy, których nie potrzebujesz. Wszystko ma jakąś wartość. To, czego nie zużyjemy, można rozłożyć na czynniki pierwsze i wykorzystać inaczej, na przykład do badań. Dzień dobry, Sam.